I chodź tutaj, Jacobi, zareaguj na środek, bo tam jest Hollywood. Czyli mam wejść, tak? No tak, ale tu masz drzwiami! A, mam tu wejść przez te drzwi? Tak, tak, na pewno. Dobra, ja się boję. Aha, ty myślisz, chłopaku, że ja bym się dał nabrać, tak? Nie, naprawdę, nie, przysięgam. Ale ty wybrałeś najgłupszy sposób zlurowania ich do środka, ty jesteś tragiczny. Ty jesteś tragiczny, Kępcio, no? Ale się udało! Elo! Widzowie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i tak zaczyna następny film! Elo! Witamy was w kolejnym odcinku! Tak się właśnie zaczyna. Dzisiaj kontynuujemy nasze przygody na Skybase'ie, więc faktycznie proszę zostawić łapkę w górę. Ty, a patrzcie, co tam jest w oddali! Tęcza! Jest tęcza! Tęcza! Proszę, no chodźmy dzisiaj do tej tęczy, proszę was, no! Dobra, kto pierwszy do tęczy wygrywa? Ja pierdziele, no to super! Poczekaj. Zadziałało! Co ma tyle? Ja też robię trik! Nie! Proszę, do krzaka! Przeżyłem! Ty, to ja jako jedyny zszedłem normalnie i jestem ostatni. Ej, czekajcie, bo dziadek wygrywa! Ale ja już mogę wbijać tam, nie? Chciałem zaznaczyć, że już wygrałem. Dziadek już wygrał. Dobra, w następnym filmie dom seniora budujemy do ostatniego. Ale ja dobra, my... Oho, burza. Burza. Ej, chłopaki, a gdzie tęcza? Tęcza. Aha, tęcza znikła! No i nie ma tęczy, żeście się guzdrali 20 minut. Przysięgam, nie wytrzymam z wami. Drugi raz, kiedy mi tęcza przez was zniknęła. Wybacz, Smarty. Czyli farmer, oficjalnie nie wygrałeś tych zawodów. No bo nie dobiegłeś do tęczy. Jeszcze mnie oszukali na wygraną. Nie do się na tęczę, to na wygraną. Mam nagrody dla ciebie, chodź. Trzymaj, nowy sprzęt, nowiutki. Nowy sprzęt dla farmera. Nie no, przysięgam, na jakieś rozwalone rzęchy mi dał. Wyciśniesz jak fibunek tylko. Ty, ale Kępcio jest mega akustyczny, nie? Ciekawe, czy go to boli, nie? Zaraz Kępcio nie wie, co powiedzieć, zamknął się w sobie chłopak. Wy jesteście akustyczni. Ale ty nam odpowiedział. Plan jest prosty, musimy znaleźć tęczę. Osoba, która znajdzie dzisiaj pierwszą tęczę, wygrywa. Tęcza. Pierwszą tęczę. Dobra, dobra, jestem za. Ja akceptuję te zasady. Pierwszą tęczę. Języka polska mega trudna, nie? Zróbmy tak, że zwycięzcy pozostali muszą wybudować dom i on sobie wybierze najładniejszy. Dobra, to jest to. No dobra, no to powodzonka, chłopaki, rozdzielamy się. Ale każdy solo? No, każdy solo. Ja coś czuję, że może być ciężko z tą tęczą, jak tutaj pada deszcz, ja pierdzielę, jakaś burza. Nie znajdziemy tutaj tęczy. Dobra, widzowie, ja jestem... No ja jestem. Chciałem tylko powiedzieć, że ja już znalazłem dwie tęcze i mam szukać jeszcze trzeciej. Oni wszyscy pobiegli w jakieś dziwne strony, a ja pójdę do bazy. W bazie jest górka, w bazie jest Skybase. Ja będę wszystko z góry widział. To jest najlepszy pomysł. No ale w końcu jestem najstarszy i najmądrzejszy z tej ekipy, więc to raczej logiczne, że ja wpadłem na najlepsze pomysły, nie? Napiszcie w komentarzu, że tak, proszę. Ale możesz mnie przestać gonić? No przecież, jak ode mnie się coś zalatuje, czy co? Że najpierw szkieletony, potem wilki. A za mną biega 5 szkieletorów, nie? Ja też mam sprytny plan. I udowodnię wam to dzisiaj. Mi drodzy, trzeba wyeliminować konkurencję. Rzucam bez Nikosa tutaj dynamit. Proszę bardzo, pierwszy na krewie. Jak tam Dominik? Smakował dawka dynamitu. Nic nie mam, straciłem wszystko. Ah, Kubuś. Ty, a jak farmer wyszedł z więzienia swojego? Nie, to tutaj coś tu zawiodło. Tutaj mamy farmera, on będzie mnie bronił, a jak dzień nastanie, czyli teraz, będę widział po prostu wszystkie tęcze, które będą w okolicy. Pobiegnę, znajdę, wygram. Taki jest plan. Ja powinienem tak wybudować jakieś schody wysokie i ze Skybase'a szukać tęczy. Dobra, słuchajcie, dzień wstaje, więc ja muszę tutaj obserwować bacznie i szukać, nie, tęczy. Krówko, ty, patrz, mam dla ciebie prezent. Jajeczko, tylko powiedz mi, gdzie jest tęcza. Nie chcesz jajeczka, to masz mięsko. Mięska też nie chcesz, ale w sumie to swojej koleżanki pewnie było. To dynię chcę zjedz. I powiedz mi, gdzie jest tęcza. Szamie. Opędzlowała dynię. Dobra, a tęcza gdzie? Ja już chyba wiem, czemu oni nie biegli w tą stronę, bo tu przecież jest biom zimowy. No a na zimę to ja raczej nie wejdę bez ciuchów.
Może faktycznie lepiej było pobiec w tamtą stronę, gdzie wszyscy? Nie no, nigdzie tu nie ma tęczy, nie? Biegam od godziny, nie ma tu nigdzie tęczy. Tragedia. A mi się by przydała taka chata, nie? Ja jeszcze bym dał wymagania, że ma być z marmuru, a z kranu ma lecieć mleko. Nie, tam byłby Hollywood, nie? I jeszcze bym gdaka chciał być w kuchni, który by z tym mieszkał. Tęcza, tęcza, tęcza. Po jakiejś tęczy mam szukać swojej żony. Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. Taka piosenka była w przedszkolu. Tęcza, no nigdzie tęczy nie ma w tej grze. Nie no, znowu burza? Ja pierdniczę, no. Ej, dobra, jest deszcz, robi się deszcz, a jak jest deszcz i słoneczko, to powinna się gdzieś pojawić tęcza, tak? Tak mi się wydaje. No jeszcze deszcz zaczął padać, no nieźle. Po deszczu jest tęcza. Dobra, teraz znajdziemy tęczę. No i znowu zaczął padać, ale po deszczu zawsze tęcza się robi. Nie no, znowu zła pogoda. Ale zawsze po deszczu jest tęcza. Ty, to zaraz tęcza będzie. Jak ja mam big brain. Ja jestem czasem faktycznie, nie? Albertem Einsteinem XXI wieku, nie? Kolejna burza. Na pewno będzie tęcza dzisiaj. Ty, a co to jest? Lama? Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Jedwab, klepo jagoda, wełna i pikantny burger. Nie wiem na co to komu, ale biorę. Dobra, niech ten deszcz przestaje padać i dajcie mi tą tęczę, no ja chcę w końcu coś wygrać na tych bambikowicach. Aha, ja wróciłem do naszej bazy. Jakie ja kółko zawaliłem. Ale dobra, to jest Big Man, ja wchodzę na Skybase'a. Ja będę szukał tęczy stamtąd, ty, oni są naprawdę. Oni mają IQ na poziomie gidaka, nie? To taki kepciowski Big Man wleci, że to jest szok. O, bełt. Ale to zaraz puszczę, jak nie będzie tęczy, nie wytrzymuję już tutaj. Oni mają jakieś sprytne plany, ale im to nie wyjdzie, Aha! Aha! Jakie obli pranka zrobili na mnie! Co za smartowski knut! Ty, tragedia, nie? Ja nie wierzę, że ktoś mnie sprankował moją bronią. Wie pan, gdzie jest tęcza? Proszę pana. Ale co ty robisz, gościu? Opie, ja się pytam kulturalnie, gdzie jest tęcza, teraz to bęcki masz. Chleba. Dobra, i do krzaka. Ale jestem Big Brain. A. Kępcio, Big Brain chyba wpadł po godzinie na pomysł, żeby wejść na Skybase i ze Skybase'u szukać. Nie to, że ja już to godzinę temu miałem taki pomysł, ale po prostu Paddy się odrodził w łóżku. Patrząc, że teraz zbiega, to zgaduję, że tak mogło być. Tęcza jest zjawiskiem optycznym, więc jej pojawienie się zależy również od kąta obserwacji. Generalnie rzecz biorąc, aby zaobserwować tęczę, obserwator powinien stać plecami do słońca. Najbardziej typowy kąt, pod którym może dostrzec tęczę, to około 42 stopnie od kierunku przeciwnego do słońca. Jest mały problem. Ja nie mam słońca w tej grze! Nie no, deszcz. 24/7 deszcz. O kurde, tu jest boss! Stąd trzeba palić wrotek najszybciej! Jak oni są daleko w ogóle? O stary! Ja pierdzielę! Ty, no powiem wam, ten deszcz tu już tyle pada, że takie przygnębiające to jest trochę. Się czuję, jakby w prawdziwym życiu tak cały dzień padał. Taki smutny aż człowiek się zrobił. Burza już przenika, słońce staje. Według moich archeologicznych przemyśleń, tęcza powinna być lada moment. Dobra, wychodź słoneczko, no. O! Przestaje padać! Teraz musi być tęcza! Dobra, przestało padać. Wyszło słońce. Musi tu gdzieś być tęcza teraz. Nie wierzę, że nie będzie. Ty, robimy detonację na wilku. No chodź, 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 taki cwany jesteś, chodź. Pyk. Hehehe. O kurde. Ja muszę po prostu wszystkie te beczki niszczyć w okolicy, bo oni się potem na farmerce mi wyżywają nimi. No tam jest słońce, nie? No to stoję plecami. No stary, ja nic nie widzę. Nie no, był deszcz, jest słońce, a tęczy nie ma. Jak była, to się guzdrali 20 minut, żeby do niej pójść. Się w ogóle zastanawiam, co Kepcio robi na naszym Skybase'ie. Dobra, to ja mam krzaka pod sobą. Ja wypatruję stąd tęczę, jak zobaczę, od razu skaczę do krzaka i biegnę w stronę tęczy, nie? Ja to wygrałem 100%. A, bo słońce zachodzi. Czyli jest noc. Fenomenalnie. Fenomenalnie. No bo tej tęczy to jak nie było, tak nie będzie. No nie ma tęczy, chłopie, no nie ma tęczy. Ty, może już się powinienem wziąć za budowanie tego domu? Ale noc się zrobiła. W nocy chyba tęczy nie ma, nie? No i dobra, przeczekaliśmy noc, nastał dzień i pytanie, where is tęcza? I dobra, Kepcio jest taką mędą, że siedzi tam cały czas do góry i tego zrzucić tą skrzynią, nie? Co je? A dobra. Aha, pod ziemią jestem! Ty co jest? No to mega! Nie wierzę, wszystko jest przeciwko mnie dzisiaj wyzwaniu, nie? Nie warto trollować, widzowie, karma wraca, jak widać. No i on zszedł na dół, no przecież nie wytrzymam. To będzie chata, którą zbuduje zwycięzcy, stary. Ja powiem, że to jest dom, który wybudowałem. Widzisz, gdzie jestem? Ty, gdzie ty wlazłeś? No! Jak ty tu wlazłeś? Jestem pod mapą! A jak się chcesz wydostać stamtąd? No właśnie, nie mam pojęcia! A możesz mi powiedzieć, jak ty to zrobiłeś? Farmer, pomóż! Beka, sprankował sam siebie. O chłopie, mamy to! Masz tęczę? O, tak! Na pewno nie. To wam zaraz screenka wyślę, tylko sobie dobiegnę.
Pa pa ra, pa pa pa. Mamy to. Znaczy nie mamy tego, tylko ich wejtuje, ale myślę, że teraz jak się zmutowałem, to uwierzyli. Zoskin siedzi i udaje, że tęczę znalazł ty. Nie, no ja wam powiem szczerze, ja już się poddaję chyba, wiecie? Ja wiem, że widzieliśmy tą tęczę na początku, ale wydaje mi się, że to były jakieś zwidy. O mamy, onomatopeje i tego typu sprawy. No nie posiadamy tęczy, nie istnieje. Ej, rzuć to jeszcze raz tak blisko, mogę to podnieść przed chwilą. O, o mam to! Beka! Co jest? Co robisz? No ty chcesz im pan tutaj? Bez Nikosa znalazłem. Kolejny podrabianiec. Już dwóch podrabiańców jest, ty. Ej, fajnie jakby się teraz pojawiła, nie? Tak sobie zażartowałem. Chłopie, tam jest jakaś, nie wiem co to jest, iglica. I teraz pyk, pojawia mi się tęcza. No stań się tak, proszę cię. A jakbyś postawił tu łóżko obok? No przestań we mnie rzucać. Ale ja siły mam. Składę. Nie mogę, a nie można używać deszczu. Dobra, ja uratuję kepcia, Dach, pyk. Pyk. Teraz? Twoje łóżko. Jest! Jest! Brat się uratowałem. Uratowałem Kepcia. Brat się nie traci. O tak! Co jest? A jak traci, to nie braci! Ty zbuduję domek. Jak wiecie, przegram? No to trudno, nie? To będę miał dla zwycięzcy. A jak wygram? To będę miał tutaj taką bazę wypadową, że tak to nazwę. Kebab, przysięgam, coś ci zrobię. A minutę, że ja też spadłem, bo chcę tam zrobić dziurę. Ja tam farmerkę zrzuciłem i właśnie tak zostało im. Ja też dzisiaj spadłem właśnie stamtąd. Ale wybudowałem Javira, jak ktoś wygra, to chłopie, ja już tam dla niego dom. Stoliczek przy łóżeczku, proszę bardzo. Tutaj sobie zrobimy taki główny stoliczek w kuchni. Tęcza! Pierwszy! Tęcza! Tęcza! Jest, no! Jak daleko, nie! Ja będę pierwszy! Nie no, bez jaj. Ja jestem na jakimś trzecim końcu świata. Trzeci dzień tu stoję, ale ja nie widzę tęczy, no. No nie ma, ja chyba wracam do bazy, bo to już nie ma sensu. Anuluję ten challenge, to jest nierealne. Ja pierdziel, widzę tęczę, ja będę tam pierwszy. Matek też jest blisko, ale ja chyba bliżej. A nie, bez tylko 160 metrów, nie, tragedia. No, dobra chłopie, dobra, ja jestem pierwszy na tej tęczy, kurde. Proszę, ja nigdy nic nie wygrałem. Ale ja nie będę pierwszy, no bez Nikos to już prawie jest na tej tęczy. Dobra, ja nie mam szans. Ja przegrałem, ja jestem najdalej. Jaki bullshit, bananek, biegnij. Ty dosłownie to jest obok mnie. Biegnij tym dinozaurem szybciej. Tęcza. No nie ma opcji, że ja tam dobiegł, no oni są 200 metrów przede mną. Jest tęcza, ja będę pierwszy. Dobra, mam tęczę, jestem pierwszy pod tęczą, chłopacy. Nie! Co ty gadasz? Łysy! Ja cię wyprzedzam, gdzie są te schody. Nie mam matsu! Jest. Klapsuj go. Nie, no ty jesteś nienormalny! Nie mam, dawaj drewno. No to razem, podzielimy się domami. Nie. Jestem, mam! Jest! Jestem pierwszy! Nie, on jest pierwszy! Beka, zatańcz im! Zatańczyłem! Olej temów poszło, ty! Ty, ale mogliście poczekać, ja też chciałbym to zobaczyć! A chłopie, chciałeś zobaczyć? Ci wyścisz se filmik, obejrzyj o 16:16, a nie świrujesz tutaj... O, kleposoczek dla szefa! I zniknęła, no nawet nie zdążyłem dobiec! Ja nawet nie zdążyłem zauważyć na mapie! Ale to dobrze, bo dla Jacoba to jakąś gliniankę z gówna ulepimy i będzie już gotowe. I wtedy cię wydalę z Bambikowi 124 godziny, od razu tutaj informuję. Aaaa! On ma dynamit! Uciekaj! Walcie w niego, walcie! On upali, wy z Bandy! O Bandy, Bandy! Co za... Nie, przysięgam! Co tam, Smarty? O! Matek od razu zakosił! Chłopaki, dobiegłem! Gdzie ta tęcza? A już tutaj zaraz jest, Wadek, spokojnie. Farmera niestety z nami nie ma, panowie, ale w następnym odcinku mam nadzieję, że jakiś ładny domek mi wybudujecie, prawda, Adi? Glinianka, oczywiście, będzie budowana. Dobrze, a osoba, która wybuduje najgorszy, na 24 godziny zostanie wydalona z Bambikowic. O kurde. Wow! A najlepszy domek zostanie nagrodzony. Tak tylko informuję, jeszcze nie mówię co i jak. Więcej dowiecie się jutro o 16:16. A i subskrybujcie i lajkujcie! Elo! Dobrze? Super, elo! Mega dobrze! Dobrze! Zostałem widzę subskrypcję czy nie? Tak, już zostawili, no?